Dzień dobry, witam serdecznie. Jacek Balkan to jest motodziennik w czwartek. A dzisiejszy program zaczniemy bardzo nietypowo, bo w Warszawie od ekologicznych taksówek. Na początku traktowaliśmy sprawę z niedowierzaniem. Pewna firma na rynku taksówkowym szerzej nieznana ogłosiła, że uruchamia w Warszawie sieć elektrycznych taksówek. Pomyśleliśmy sobie, świetnie, będą mieli Z2 albo i trzy i Mijewy, i tyle. Ale nie, plany wyglądają imponująco. Cała flota ma się składać z nowiutkich Fordów Mondeo. Większość z nich to pojazdy przerobione na gaz, co akurat żadnym odkryciem nie jest. Chyba wszystkie benzynowe taksówki w Polsce są tak zasilane, ale aż jedna trzecia pojazdów ma być elektryczna. I mają to być właśnie Fordy Mondeo. Jakim cudem, skoro producent jeszcze do sprzedaży nie wprowadził, korporacja sama zajmuje się konwersją. Każdy samochód ma być zdolny do pokonania 150 km na samym prądzie. Nowością jest też sposób zarządzania flotą, a klient dostanie koszt podróży jeszcze przed dojechaniem do celu. To akurat jest bardzo, bardzo miłe, a jeszcze lepsze to, że wszystkie samochody będą nowe. Nie ma się co oszukiwać, nie wszyscy dbają o pasażerów w ten sam sposób. Czasem na tylnej kanapie leży ochydny, śmierdzący koc, a całość wypełnia odór przepalonej nikotyny. Tu przynajmniej na początku będzie miło i przyjemnie, a skoro organoleptycznie zaczęliśmy sprawdzać samochody, to pewnie znane jest Państwu pojęcie zapach nowego samochodu. Są nawet choinki, które mają nam ten wspaniały moment przypominać. Pytanie tylko, czy zapach ten nie jest przypadkiem szkodliwy. Niestety tak właśnie jest. Amerykańskie Centrum Ekologiczne na zlecenie jednego z pozarządowych ośrodków dbających o zdrowie konsumentów przedstawiło właśnie listę samochodów mało i bardzo szkodliwych, w zależności od ilości użytych do produkcji toksycznych substancji, które potem, w czasie eksploatacji, zwłaszcza na początku i zwłaszcza gdy tapicerka nieco się nagrzeje, uwalniają się i trafiają do naszego organizmu. Lista obejmuje pojazdy sprzedawane w Stanach, ale niektóre z nich są lub zaraz będą dostępne na polskim rynku. I w końcu jest szansa, by powiedzieć coś dobrego o nowej Hondzie Civic, bo to właśnie ten samochód zawiera najmniej szkodliwych substancji. Zdrowe są przede wszystkim auta japońskie. Na czele listy znajdują się jeszcze Toyota Prius, Honda CRZ, dwie kury, czyli też Honda, Nissan Cube, Audi S5 i dwa Smarty. A na drugim końcu skali są po kolei Mini, zarówno Cooper, jak i Clubman, Volkswagen EOS, dwie Kijanki sporta. C Sol, a zaoferowanych u nas też Mazda CX-7. Najgorszym autem, najbardziej toksycznym według raportu jest niestety Mitsubishi ASX. więc jeśli mają Państwo taki samochód i boli Was głowa, to już wiecie dlaczego. Kolejne auto, o którym chcemy dziś opowiedzieć, wypadło w teście zapachowym średnio, ale już niedługo Golf 6 doczeka się następcy. Siódemka będzie dostępna przede wszystkim z konwencjonalnym spalinowym napędem, ale również z układem hybrydowym i akumulatorami, które pomieszczą dość prądu, by przejechać 50 km. Zobaczymy, czy firmie uda się zbudować ten samochód w ciągu trzech lat. Nie powinno być z tym większego problemu, ale jest pytanie, czy uda się ten samochód jakoś sensownie wycenić. A tu już może być problem. To tyle, jeśli chodzi o nowości. Teraz zapraszam Państwa na nasz kącik historyczny zatytułowany Samochody i Wielka Polityka. Ciocia Unra. czy dziś ktokolwiek o niej pamięta? A co najwyżej przedwojenne roczniki lub historycy zajmujący się okresem powojennym. Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy i odbudowy powstała w ramach ONZ w roku 1943, przede wszystkim z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, ale też Wielkiej Brytanii, Chin i Związku Radzieckiego. Chodziło o zapewnienie, zorganizowanie pomocy dla obszarów wyzwolonych z rąk hitlerowców. Jak z lekcji historii pamiętamy, na tę szczęśliwą chwilę trzeba było jeszcze poczekać dwa lata. Jednak umowę z ONZ podpisaliśmy, Stało się to w roku 1945 jesienią. Plan zakładał, że dostaniemy to, czego nam brakuje, jednak postaramy się też pomóc innym, przekazując to, co możemy. W naszym przypadku był to rzecz jasna węgiel. Jednak pewnie się już Państwo zastanawiają, co do diaska ma to wszystko wspólnego z motoryzacją i polityką. Otóż w ramach pomocy mieliśmy otrzymać towary o łącznej wartości 932 milionów dolarów. Na dzisiejsze pieniądze byłoby to około 20 miliardów dolarów. Oprócz żywności, ubrańczy kompletnego wyposażenia chyba tysiąca szpitali oraz. Z bydła rogatego 140 tysięcy koni. Do naszego kraju dostarczone zostały również pojazdy z amerykańskiego demobilu, a więc wycofane z amerykańskiej czy kanadyjskiej armii. Były to parowozy, około tysiąca wagonów kolejowych i ponad 17 tysięcy samochodów ciężarowych. Pojazdów mechanicznych było łącznie około 90 tysięcy. Były to pojazdy sanitarne, gaśnicze, traktory, autobusy i motocykle. Większa część taboru trafiła do wojska i przede wszystkim do odradzających się instytucji państwowych, choćby komunikacyjnych. Wiele z nich dostarczano w częściach. Wielkie montownie powstały więc w miastach blisko Bałtyku, m.in. w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. A jednym z najbardziej popularnych pojazdów był amerykański Stuttbaker. Jednak historię tej firmy przedstawimy Państwu za tydzień. I to już wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek Potocznika już jutro. Do zobaczenia.